Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj opowiem Wam o małym gadżecie, ale dla wszystkich, którzy mają system GFX, może ten gadżet okazać się gadżetem kluczowym. W każdym bądź razie bardzo do niego zachęcam. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że mając jakikolwiek system, powinniśmy w ramach tego systemu mieć także możliwość operowania w zakresie makro. Dlatego, że bardzo dużo, obojętnie co nie robicie, bardzo dużo ciekawych ujęć leży poniżej tych odległości roboczych, które dają prawdziwe obiektywy. Słuchajcie, oczywiście można kupować obiektyw makro, od tego zacząć i to jest najlepsze rozwiązanie. Można kupować przecież obiektyw makro, ale nie firmowy, więc różnie można podejść do tematu. Natomiast jest jeszcze inna metoda, pierścienie pośrednie. I dlaczego mówię o pierścieniach? Dlatego, że na przykład do Hasselblada serii X nie ma pierścieni pośrednich. Musimy radzić sobie w ten sposób, żeby zastosować przejściówkę na system V Hasselblada albo H i tam radzić sobie albo obiektywem makro, albo pierścieniami pośrednimi. W systemie Hasselblada średnioformatowym, w systemie X, nie ma pierścieni, ponieważ jest obiektyw makro. W systemie średnioformatowym Fuji GFX mamy pierścienie pośrednie. Kosztują około 1000 zł, 1100 chyba, czy 1200 zł. Są to dwa pierścienie, 18 i 45 mm. O tyle milimetrów odsuwają Wasz obiektyw od matrycy. To jest, one są bardzo fajnie wykonane. Mają tą samą średnicę, którą ma każdy obiektyw systemowy przy bagnecie, bo one się potem rozszerzają albo zwężają, ale przy bagnecie mają tą samą szerokość i taką samą szerokość mają te pierścienie, one bardzo dobrze leżą. Ale kosztują 1200 zł, przenosząc co prawda automatykę, bo mają złącza, ale nie mają w ogóle, dodatkowych żadnych elektronicznych rzeczy, że nic tam się nie dzieje elektronicznie, one tylko po prostu przekazują sygnał z obiektywu do aparatu, co oczywiście powoduje, że mamy autofokus i tak dalej, wszystko. Ale pierścienie pośrednie, jak sama nazwa wskazuje, są tylko pierścieniami pośrednimi i nie mają żadnych układów optycznych. Jak za kawałek metalu, który tylko odsuwa wam obiektyw od matrycy, to trochę wygórowana cena, aczkolwiek namawiam, dlatego że one są wykonane po prostu świetnie. Ale zacząłem zastanawiać się, czy do systemu GFX, który coraz częściej wykorzystujemy przy takich pracach związanych, takich typowych zarobkowych pracach, bardzo często sięgamy jednak pod system GFX, no i czy do tego systemu nie ma jakichś innych pierścieni? Są. I takie pierścienie znalazłem, produkuje je firma, którą do tej pory lekceważyłem, ale to świetnie, dlatego że widząc, jak te pierścienie wyglądają, ja je tu sobie przygotowałem sobie tutaj dwie połączone ze sobą sztuki, 18 i 45 mm, dokładnie tak jak w systemie Fuji. I postanowiłem zamówić takie pierścienie, zobaczyć, ponieważ one kosztują połowę, mniej niż połowę tego, co kosztuje prawdziwy pierścień, prawdziwy w cudzysłowie z GFX-a. Też mają przenoszenie automatyki, mają wszystkie styki. Są wykonane bardzo solidnie, porządnie i z metalu. Czekajcie, chociaż nie wiem, czy wewnętrzny bagnet jest metalowy. Chyba tak, poczerniony od tej strony, ale od tej strony mamy oczywiście full metal, taki bagnet właśnie, gdzie mocujemy obiektyw, jest bagnetem normalnym. Bardzo precyzyjnie to wszystko działa, tak naprawdę. Nie odczujecie tu żadnej różnicy, to nie ma coś takiego. Dobra, malutką różnicę może odczujecie, dlatego że Fuji te pierścienie jakby zrobił dokładnie tak samo, jakby to były pierścienie, jakby to były kawałki obiektywu, więc tam to działa rzeczywiście, ale te pierścienie działają równie dobrze, to odblokowanie, zablokowanie, ok, ale połowa ceny. Co jest fajne, to już wyczaiłem wcześniej, mając pierścienie prawdziwe Fuji, wyczaiłem, że z obiektywami natywnymi systemu Fuji GFX pierścienie działają świetnie i prawie wszystkie obiektywy, to jest ważne, słuchajcie, prawie wszystkie obiektywy GFX-a
można odsuwać od matrycy, uzyskując mniejsze odległości obrazowania. Wbrew pozorom, to nie jest takie oczywiste. Zobaczcie, tak to wygląda teraz po zamocowaniu. Tu macie teraz pierścień 18 mm, ten krótki. Teraz tak, włączymy aparat, zobaczymy, czy... Czekajcie, zobaczymy, czy działa autofokus. Na czym by to sprawdzić? Na przykład na tym, dobra? O, mamy autofokus. Autofokus działa z taką prędkością, jak działa normalnie, więc o, bez problemu ostrzymy. Teraz tak, oczywiście możemy te pierścienie łączyć ze sobą. Oczywiście możemy zamiast krótkiego pierścienia podpiąć pierścień, pierścień grubszy, 45, prawda? Możemy, o, teraz zapnę pierścień 45 mm. Wygląda on tak, aparat jest wtedy dłuższy, o 45 mm odsunięty mamy obiektyw od tego, no i oczywiście zwiększa nam się znacznie skala odwzorowania, teraz o, fotografujemy z takiej odległości, oczywiście autofokus chodzi i normalnie się łatwo fotografuje z autofokusem w makro. Oczywiście manualne nastawianie ostrości też działa, oczywiście, co jest bardzo istotne, działa też cała automatyka, no bo wszystko jest przenoszone, więc automatyka ekspozycji związana z przysłoną, czyli jak ustawimy sobie przysłonę na wartość auto, to ona nam się ładnie będzie zmieniała. Tak, możemy ją zmieniać z pozycji też pokręteł, jeżeli ustawimy w pozycji C pierścień przysłony. A więc wszystko działa jak należy za połowę ceny i umożliwia Wam bardzo łatwe wejście w świat makro. Kilka zdjęć makro zrobionych obiektywem 63 mm razem z po prostu takimi pierścieniami dołączę na koniec, ale mówię, to nie jest istotne. Można te pierścienie ze sobą w dowolne konfiguracje łączyć, tak jak tutaj teraz mamy połączony system. Czekajcie, że operuję teraz do góry nogami. O, tak, mamy połączone dwa pierścienie. Proszę bardzo. Czyli jeszcze większa skala odwzorowania, jeszcze większe zbliżenia możemy tutaj poczynić. O, i cały czas uzyskując ostre zdjęcia. Także jeżeli ktoś ma system GFX, myśli albo chciałby popróbować swoich sił w makro, może to zrobić albo przez kupno takiego obiektywu, jak kiedyś pokazywałem w jednym z filmów, możecie sobie wejść na kanał i zobaczyć obiektyw z Mamii. Przejściówka za 100 euro, obiektyw z Mamii za kilkaset złotych i mamy świat makro przed sobą. Zresztą tak można zrobić z obiektywami tele, z szerokimi jest gorzej, ale ogólnie jest to też jakaś droga, przynajmniej na początek, żeby do korpusu GFX uzyskać, fajnie z nim pracować. Natomiast pierścienie są świetne wtedy, kiedy chcemy używać prawdziwej optyki, natywnej optyki, być może autofokusa i chcemy uzyskać większe skalę odwzorowania. Co ciekawe, te pierścienie działają też z obiektywem makro Fuji, więc nawet jeżeli ktoś ma obiektyw makro Fuji, może jeszcze powiększyć skalę odwzorowania dzięki tym pierścieniom. Te pierścienie świetnie działają z obiektywem 110 mm, świetnie działają z 50, z 45, a więc krótko mówiąc, zachęcam, żegnam się z Wami. Najkrótszy film na kanale, jaki w ogóle był, ale wprowadził mnie w świat Wiltroxa i niedługo pokażę film o obiektywie Wiltroxa dla systemu Fuji X, dla malutkiego systemu APS-C. Obiektyw, który mi się bardzo, bardzo spodobał. Ale to w innym filmie, przepraszam, znowu dygresja. Boże, co ja gadam? Cześć.